pod koniec sierpnia tego roku Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Dokument ten opracowano na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystując możliwości, jakie oferuje zreformowana wspólna polityka rolna. Jest to plan, który przewiduje realizację trzech głównych celów. Pierwszy cel dotyczy dochodowości i konkurencyjności rolnictwa. Drugi dotyczy ochrony środowiska i zmian i przeciwdziałania zmianom klimatu, a trzeci żywotnych obszarów wiejskich. I wokół tych trzech celów oczywiście siłą rzeczy koncentruje się również i polski plan strategiczny. Jest to 25 miliardów euro. Znakomita większość tych środków, bo przeszło 77%, jest przeznaczona na płatności bezpośrednie, które są skierowane do polskich gospodarstw. Jeśli chodzi o inne obszary, które również mają bardzo duże wsparcie, to jest dobrostan zwierząt. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim filarze przewidziane jest wsparcie dla gospodarstw, które prowadzą produkcję zwierzęcą i to jest przeszło 1,6 mld euro. Dużym też beneficjentem tych środków będzie rolnictwo ekologiczne w drugim filarze, to jest ponad 900 milionów euro. Nad planem pracowano nie tylko na poziomie unijnym. Prowadzono konsultacje w środowiskach rolników, organizacji rolniczych czy pozarządowych. W efekcie wypracowano plan, dzięki któremu ma wzrosnąć dochodowość w gospodarstwach rolnych i przetwórstwa, który utrzyma odpowiedni stan środowiska i zadba o klimat. Bardzo duży komponent, bo aż 40% budżetu, to są działania związane ze środowiskiem i klimatem. W ramach tego budżetu mamy dużą ofertę, zarówno w pierwszym, jak i w drugim filarze, mamy działania rolno-środowisko-klimatyczne i mamy również inwestycje, które mają na celu również wspieranie gospodarstw w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska, czy też adaptacją do zmian klimatu. Dużo instrumentów jest kontynuowanych w drugim filarze i modernizacja gospodarstw, i młody rolnik, i małe gospodarstwa, i przetwórstwo. Działania rolno-środowisko-klimatyczne, które są związane z tymi praktykami na rzecz środowiska. Te nowe instrumenty to jest przede wszystkim inwestycje w dobrostan zwierząt, tego nie było w tej perspektywie. To jest rozszerzenie zdecydowane wsparcia na rzecz energii odnawialnej. To jest współpraca w ramach systemów jakości. To są inwestycje również w tak zwane inteligentne wioski na obszarach wiejskich. To są takie rozwiązania na rzecz społeczności lokalnych. Od wielu miesięcy trwają także intensywne prace nad krajowym systemem wdrożeniowym. Opracowywane są rozwiązania instytucjonalno-prawne, które spowodują, że beneficjenci będą mieli dużo łatwiejszy, mniej skomplikowany dostęp do unijnego wsparcia. Zakładamy, że będzie on przyjaźniejszy dla rolników, że będzie zdecydowanie płynniej szło przyznawanie pomocy, szczególnie w drugim filarze. Dzięki czemu to chcemy osiągnąć? Dzięki temu, że chcemy mieć w pełni elektroniczny system aplikowania środki, co powinno wpłynąć na to, że beneficjenci nie będą musieli dostarczać dużej ilości dokumentów, żeby potwierdzać warunki, które muszą być spełnione w danej interwencji. I wiele tych warunków będzie sprawdzone przez agencję już w ramach jej systemów informatycznych. Kontynuowane będą znane już rozwiązania wspierające dochody polskich rolników w zakresie płatności bezpośrednich. Jako przykład można podać płatność podstawową, która zastąpi jednolitą płatność obszarową, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników oraz wsparcie związane z produkcją. W nowym okresie programowania głównym celem płatności bezpośrednich jest nadal wspieranie dochodów rolniczych, co ma szczególne znaczenie w obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej. Na płatności bezpośrednie w nowym okresie programowania przeznaczamy aż 17 miliardów 330 milionów euro, co jest aż o 300 milionów euro więcej niż w ostatnich 5 latach. Od 2023 roku dla aż 97% polskich rolników, czyli tych gospodarujących na 50 hektarach, średnie stawki płatności bezpośrednich będą wyższe od średnich unijnych. Niektóre z tych płatności w większym stopniu zostały ukierunkowane na małe i średnie gospodarstwa. W szczególności chodzi o płatności zwierzęce do młodego bydła i do krów. Kierujemy wsparcie dla małych i średnich gospodarstw. Uzyskujemy to dzięki płatności redystrybucyjnej, ale również dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu niektórych płatności, jak na przykład płatności zwierzęce, właśnie do małych gospodarstw. Co do zasady płacimy od 3 do 20 sztuki, natomiast w województwach, tam gdzie są małe gospodarstwa, czyli to jest Polska południowo-wschodnia, płacimy już
od pierwszej sztuki. Płatności ukierunkowujemy też dla młodych rolników. Będziemy wspierać sektory, które znajdują się w trudnej sytuacji. No i szczególne znaczenie nabiera tutaj wsparcie dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą. Są to gospodarstwa, które ponoszą największe koszty, jeśli chodzi o dostosowanie się do nowych wymogów dyrektyw unijnych, środowiskowych. Aż 2/3 całkowitej koperty przeznaczonej na tak zwane płatności związane kierujemy właśnie do sektora produkcji zwierzęcej. W 2023 roku wdrożone zostaną również zupełnie nowe elementy systemu płatności bezpośrednich, a mianowicie programy, które korzystnie wpłyną na klimat i środowisko, tak zwane ekoschematy. Są one obowiązkowe do wdrożenia przez państwa członkowskie, lecz dobrowolne dla rolników. Ekoschemat jest to nowy element prośrodowiskowy płatności bezpośrednich, znaczący, bo na ten ekoschemat przeznaczamy aż 884 milionów euro rocznie. Jest to 2 razy tyle, co rocznie, łącznie dla płatności rolno-środowiskowych i płatności ekologicznych. Są to praktyki dobrowolne dla rolników. Projektowaliśmy je tak, żeby odpowiadały potrzebom, uwarunkowaniach w Polsce. No niemniej jednak były one oceniane przez Komisję Europejską, żeby przede wszystkim uwzględniały tutaj cele środowiskowe, takie jak ochrona gleb, wód, bioróżnorodności, klimat, przystosowanie się do klimatu, no i przede wszystkim dobrostan zwierząt. Ale płatności te tak zaprojektowaliśmy, żeby dzięki tutaj racjonalnemu nawożeniu, ale również poprawie żyzności gleby wpływały na jakość plonów, no i miały też pozytywny wpływ na dochody rolnicze. A jakie są ekoschematy? Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, który obejmuje 8 praktyk. Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt, międzyplony ozime, wsiewki śródplonowe, opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem, zróżnicowana struktura upraw, wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji, stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, uproszczone systemy uprawy, wymieszanie słomy z glebą. Ekoschemat – obszary z roślinami miododajnymi. Ekoschemat – retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych. Ekoschemat – prowadzenie produkcji roślinnej w systemie integrowanej produkcji roślin. Ekoschemat – biologiczna ochrona upraw. Dodatkowym ekoschematem będzie ekoschemat dobrostan zwierząt. Służy poprawie warunków bytowania zwierząt. Przeznaczamy na ten ekoschemat znacznie większe środki niż obecnie. A przede wszystkim rozszerzamy listę gatunków. Co do zasady, głównym warunkiem tutaj przystąpienia do tego ekoschematu jest zwiększenie powierzchni bytowej dla zwierząt o co najmniej 20%. W ramach planu strategicznego jednym z celów jest poprawa pozycji rolników i w tym celu zaproponowano kilka działań, które będą wspierać ich działalność. Jednym z tych działań są tak zwane interwencje sektorowe. To polega na finansowaniu inwestycji, czyli finansowaniu działań realizowanych przez organizacje producentów. To nie jest nowe działanie w Polsce, ponieważ takie podejście stosujemy w sektorze owoców i warzyw i ono będzie w tym sektorze kontynuowane. Wymaga ono tego, abyśmy mieli takie organizacje i organizacje realizują, programują program operacyjny, który jest współfinansowany w 50% właśnie ze środków wspólnej polityki rolnej. Interwencje sektorowe będziemy też mieli w sektorze pszczelarskim. To jest de facto kontynuacja znanego już naszym pszczelarzom Krajowego Programu Pszczelarskiego. On będzie tylko realizowany w ramach tego nowego układu właśnie wspólnej polityki rolnej, Krajowego Planu Strategicznego. Pojawiają się też nowe możliwości operacyjne. Pszczelarze będą mogli wnioskować o pomoc bezpośrednio do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dążymy do tego, żeby w Polsce wykreować też potencjał do realizacji tego typu interwencji w innych sektorach. Duże znaczenie w planie strategicznym będzie miało skracanie łańcuchów dostaw, czyli omijanie pośredników na rzecz sprzedaży prosto z gospodarstwa.
Będzie to kontynuowane poprzez interwencje związane m.in. z zakładaniem przez rolników rolniczego handlu detalicznego czy innych form działalności produkcyjno-handlowej. Tu będziemy realizować wsparcie, które też jest już znane z dotychczasowej edycji Wspólnej Polityki Rolnej, mianowicie pomoc dla rolników angażujących się w rolniczy handel detaliczny, czy też przedsiębiorstw, małych mikroprzedsiębiorstw, które będą działały na zasadach działalności marginalnej, lokalnej, ograniczonej. Chodzi o to, aby rolnicy też przejmowali pewne funkcje rynkowe, sprzedawali bezpośrednio produkty własne, regionalne, być może również, żeby skracać po prostu drogę między gospodarstwem, a zmniejszać liczbę pośredników, no i tym samym zwiększać konkurencyjność sektora. Polski Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 to szereg narzędzi, które mają przyczynić się do zwiększenia dochodowości gospodarstw rolnych, rozwoju obszarów wiejskich, a także zachowania wartości środowiskowych i poszanowania klimatu.